że jesteście. Dziś chciałbym powiedzieć o tym, że Pan Bóg jest łaskawy. Co to znaczy, że Pan Bóg jest łaskawy? Jest to trudne pytanie, ale ludzie są grzeszni i jednak Pan Bóg ich do Królestwa Bożego przyjmuje. To znaczy, że Pan Bóg wybacza, jak robimy coś złego. Pan Bóg jest łaskawy, bo posłał Jezusa na krzyż. Pan Bóg jest łaskawy, bo odpuszcza nam nasze grzechy i kocha nas, mimo że robimy złe rzeczy. Łaskawy to znaczy wyrozumiały. Jak co tydzień łączymy się z naszym korespondentem. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo studio. Dzień dobry Samuelu, dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj zapraszam Was w wyjątkowe miejsce. Widzicie te krzaki za mną? Za tymi krzakami znajduje się prawdziwy pałac króla Dawida. Niestety, ponieważ nie należę do rodu królewskiego, nie należę też do dworu królewskiego, nie mogę tam wejść, aby pokazać Wam, jak ten pałac wygląda. Możemy sobie go jedynie wyobrazić. Ale przyjechałam tutaj dzisiaj, żeby opowiedzieć Wam o bardzo ważnym wydarzeniu i aby opowiedzieć Wam o tym, jak wartościowym i dobrym człowiekiem jest król Dawid. Dawid od najmłodszych lat przyjaźnił się z Jonatanem, synem króla Saula. Niestety, ze względu na ojca Jonatana, na Saula, przyjaciele musieli się rozstać. Nie mogli się dłużej przyjaźnić, ale obiecali sobie, że cokolwiek by się nie wydarzyło, nawet jeżeli któryś z nich umrze, zawsze pozostaną przyjaciółmi i zawsze będą się troszczyć o rodzinę tego drugiego. Po 6 latach od ich rozłąki przyszła na dwór królewski bardzo przykra, tragiczna wiadomość. Niestety król Saul i jego syn Jonatan zginęli w walce z Filistynami. Nowym królem na dworze został Dawid. Kiedy wiadomość o śmierci Jonatana i króla Saula dotarła do domu Jonatana, niania wzięła 5-letniego syna Jonatana, Mefiboszeta, i zaczęła z nim uciekać. Niestety chłopiec w czasie ucieczki potknął się i złamał obie nogi. Od tego czasu był niepełnosprawny, kulawy do końca swojego życia. Kiedy umarł dziadek i ojciec Mefiboszeta, ten niestety stracił swoje prawo do tronu królewskiego. Nowym królem został Dawid. On jednak przypomniał sobie, co obiecał swojemu przyjacielowi kiedyś. Obiecał mu, że kiedy ten umrze, zatroszczy się o jego rodzinę. Teraz szukał więc, co stało się z synem Jonatana. Wezwał sługę, który był sługą na dworze króla Saula, Sibę, aby zapytać go, czy on coś wie na ten temat. Okazało się, że Siba wie, gdzie przebywa syn Jonatana. Natychmiast zarządzono, aby wezwano Mefiboszeta przed tron królewski. Mefiboszet nie wiedział, po co jest wzywany. Bał się, co teraz zrobi z nim król. Ale ten okazał mu łaskę. Powiedział mu: Mefiboszecie, ponieważ jesteś synem mojego przyjaciela, do końca swojego życia będziesz jadł chleb na dworze królewskim. Otrzymasz także wszystkie ziemie, które należały do twojego dziadka, króla Saula. Król Dawid okazał się bardzo łaskawym człowiekiem. Okazał Mefiboszetowi łaskę ze względu na Jonatana. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że podobnie jest z nami ludźmi. My, ze względu na nasz grzech i na nasze nieposłuszeństwo, również nie należymy do rodu Bożego, do Bożego Królestwa. Ale Pan Bóg, ze względu na Pana Jezusa, chce nas przyjąć do swojego Królestwa, chce nas przyjąć do nieba. Jeśli przyjmiesz Pana Jezusa do swojego serca, Pan Bóg przyjmie ciebie
jak swojego syna, jak swoje dziecko do Bożego Królestwa. Przyjmij Pana Jezusa do swojego serca. Zaufaj Mu. Pan Bóg jest łaskawy. Tyle chciałam Wam powiedzieć dziś. Dziękuję Wam za uwagę. Oddaję głos do studia. Ciekawe, z kim połączymy się teraz ze Skoczowa. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, kochani. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie ze... Ze Skoczowa. Ze Skoczowa. Mamy nadzieję, że macie dobry dzień. Kochani, przynieśliśmy ze sobą taką niewielką mapę, ale nie jest to zwykła mapa. A to jest mapa Światowego Indeksu Prześladowań, czyli mapa tych krajów, gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani. I dzisiaj chcemy zabrać Was do jednego z takich krajów. No to teraz kilka podpowiedzi. Ciekawe, czy zgadniecie. Ten kraj leży w Azji. W tym kraju, kiedy po raz pierwszy pojawił się samochód w 80-tych latach... W 60-tych latach. W 80-tych pojawił się pierwszy samolot. To nie uwierzycie, co zrobili tamtejsi mieszkańcy. Aha, i oczywiście mówimy o 60-tych latach XX wieku, słuchajcie. Tamci mieszkańcy, kiedy zobaczyli po raz pierwszy takie dziwne stworzenie, To postanowili je nakarmić. I przynieśli mu siano. A minister, który podróżował tym samochodem, zakazał jazdy na drugim biegu, żeby samochód się... zbytnio nie zmęczył. Ten kraj leży w najwyższych górach świata i graniczy z Indiami. Wiecie już, co to jest? To nie jest Nepal, ale nazwa tego kraju jest podobna do nazwy, albo jest taka sama do nazwy jednego z gazów. Czy to jest propan? Nie, to nie jest propan. Chyba nie ma takiego kraju w ogóle jak propan, ale za to jest kraj, który nazywa się Butan. I właśnie do Butanu chcemy Was dzisiaj zabrać. A dokładnie po to, żebyście mogli poznać? Poznać Deborę. Debora, kochani, kiedy miała 10 lat, podobnie jak Wy, chodziła do szkoły i zauważyła, że w jej klasie jest jedna koleżanka, która bardzo się wyróżnia. Wszyscy jej dokuczali, a mimo to ona nie oddawała złem za złe. Chociaż dobrze się uczyła, no to i tak miała gorsze oceny, bo nauczyciele też zdawali się jej nie lubić. Ta dziewczynka była chrześcijanką, a wszyscy jej koledzy i koleżanki byli wyznawcami buddyzmu. I Debora zwróciła uwagę na tą dziewczynkę. Pomyślała, jak ona to robi, że ona nie ma ochoty odpłacić tam złem za zło. I pewnego razu zaczęła z nią po prostu rozmawiać. I wtedy ta dziewczynka opowiedziała jej o Panu Jezusie, którego kocha. I Debora również zapragnęła, żeby Pan Jezus stał się jej Zbawicielem. Dowiedziała się, że Pan Jezus może dać jej życie wieczne. I bardzo tego chciała. No i uwierzyła w Pana Jezusa. Potem przyszła do swojego domu i opowiedziała swoim rodzicom, co się wydarzyło w jej życiu. Mało tego, powiedziała: mamo, tato, Pan Jezus umarł również za ciebie. On może też zostać twoim Zbawicielem. No i to tak oględnie mówiąc, nie znalazło zrozumienia u rodziców. Mama i tata próbowali jej to jakoś wyperswadować. Na różne sposoby oczywiście. Tak, najpierw krzyczeli, ale potem... próbowali też tłumaczyć. A potem... a potem postanowili, że jak miałem taką klombną i upartą córkę, to pozostało już im tylko jedno. Debora miała już 11 lat i stwierdzili, że najwyższy czas wydać ją za mąż, żeby jej mąż zrobił z nią porządek. W związku z tym znaleźli odpowiedniego męża. Ten mąż był ponad 40 lat od niej starszy i był wyznawcą buddyzmu. I postanowili wydać ją za tego człowieka. Czy Debora się załamała? Czy wyrzekła się Pana Jezusa? No nie. Nie. Debora dalej kochała Pana Jezusa. I chociaż jej mąż wielokrotnie był do niej naprawdę niedobry, ona starała się być najlepszą żoną, jak tylko potrafiła. Mijało wiele lat. Jej mąż często wyrządzał jej wiele przykrości. A Debora mimo to starała się okazywać mu miłość, bo doświadczyła tej miłości od Pana Jezusa. Po jakimś czasie jej mąż
pojechał do Indii. I z Indii przywiózł jej niespodziewany prezent. Jak myślicie, co to było? Czy to była jakaś nowa sukienka, czy nowe sari? Nie, kochani. To był prezent, o którym Debora nawet nie śmiała marzyć. Przywiózł jej po prostu... jej własną, osobistą Biblię. Boże Słowo, które tak bardzo pragnęła czytać. Jej mąż powiedział, że nawet sam nie wie, dlaczego to zrobił. Ale zrobił. I Debora mogła czytać Boże Słowo. Po jakimś czasie pozwolił jej nawet chodzić do kościoła. Po jakimś czasie sam zaczął czytać. Może myślicie, że między tym małżeństwem a tym otrzymaniem Biblii minęło kilka miesięcy. Nie, kochani. Minęło kilka lat. Ale po tych latach mąż Debory, dzięki jej przykładowi, dzięki temu, że ona nie wyparła się Pana Jezusa, również stał się naśladowcą Pana Jezusa. W związku z tym chcieliśmy Was zachęcić do tego, żebyście byli jak Debora. Żebyście byli tymi, którzy nie zapierają się Pana Jezusa i tam, opowiadają o Nim innym. Tam, gdzie jesteście, w swoich szkołach, na podwórku, w swoim domu. Ale chcemy Was też prosić, żebyście się modlili o takie dziewczynki i chłopców, którym jest ciężko ze względu na wiarę w Pana Jezusa. Czy będziecie o nich pamiętać? Pamiętajcie, bo to ważne. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Cześć. Pamiętacie poprzednią polecajkę? Dziś będzie druga część, Nowy Testament. Dzień dobry. Witam Was serdecznie w Księgarni Warto. Dzisiaj chciałabym Wam polecić grę z serii Wielka Biblia Mały Ja, która zawiera 58 kart ilustrujących wybrane historie z Nowego Testamentu. Dzięki niej możecie poznać historię rozmnożenia chleba i ryb, czy historię Piotra i Pawła oraz innych postaci z Nowego Testamentu. Grę możecie nabyć w Księgarni Warto. Zapraszamy serdecznie na www.warto.com.pl. W Dziejach Apostolskich jest napisane: więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. I to dzisiaj będzie w kąciku kreatywnym. Słyszeliście kiedyś o takiej akcji, która nazywa się prezent pod choinkę? Jeśli nie, zaraz Wam krótko o niej opowiem. Chodzi o to, żeby zabawić się w Mikołaja, Aniołka albo Gwiazdora i zrobić prezent pod choinkę dla innego dziecka. Wszystkie prezenty przygotowane przez dzieci w Polsce zostaną zawiezione na Ukrainę, na Białoruś albo do Rumunii, a tam dostarczone do domów dziecka, do szpitali, do ośrodków dla dzieci, do kościołów i rozdane tamtejszym dzieciom. Jeśli masz ochotę dołączyć do naszej akcji, powiem Ci, jak przygotować taki prezent i co zrobić z nim dalej. Czego będziemy potrzebować do przygotowania naszej paczki? Przede wszystkim potrzebujemy pudełko po butach. Najlepsze będzie takie pudełko 30 cm na 20 cm na 10 cm, ale wiem, że kartonowe pudełka po butach są różnej wielkości, więc chodzi o to, żeby rozmiar był jak najbardziej zbliżony do tych wymiarów. I zaczniemy od tego, żeby pudełko pięknie okleić, bo Wy na pewno też nie ucieszylibyście się, gdybyście dostali prezent w takim pudełku. Ja już sobie tutaj przygotowałam gotowe paski, ale słuchajcie, z czego one są? To jest okleina meblowa i wtedy bardzo dokładnie uda nam się okleić to pudełko. Będzie się świetnie trzymać, nie będziemy się musieli zastanawiać, jaki klej użyć, żeby to się nie rozleciało w transporcie. Polecam bardzo serdecznie okleinę do mebli, można ją kupić w markecie budowlanym. I zaczynamy oklejać, ona jest samoprzylepna, więc odrywamy tylny pasek i przyklejamy sobie ją. O, zaczynamy od jednego boku. Tak. I teraz odrywamy dalej. I przyklejamy drugi bok.
mamy już dwa boki, zobaczcie jak ekspresowo, dwa boki pudełka obklejone. Tutaj w rożku przecinamy. O. Zaklejamy do środeczka. I drugą stronę też do środeczka. Mamy już oklejone pudełko, ale musimy okleić jeszcze pokrywkę. Takim sposobem mamy też zrobioną już pokrywkę. Zobaczcie, nasze pudełko wygląda już całkiem inaczej. Jest piękne, ale brakuje na nim jeszcze bardzo ważnej rzeczy, bez której kurierzy nie będą wiedzieli, do kogo skierowana jest paczka, do jakiego dziecka powinna ona zostać dostarczona. Dlatego, kiedy robicie prezent pod choinkę, bardzo ważne jest, żeby odebrać ze swojej parafii albo z Centrum Misji Ewangelizacji taką ulotkę. Bo jak otworzycie ją, to w środku znajdziecie dwie bardzo ważne ramki. I tutaj musicie zdecydować, czy wasz prezent będzie dla dziewczynki, czyli girl, czy dla chłopca, czyli boy. Dalej macie cyferki. Te cyferki to lata, wiek. Jeżeli chcecie zorganizować prezent dla dziecka od 2 do 5 roku życia, zaznaczacie kółeczkiem 2 do 5. Jeśli od 6 do 8 lat, zaznaczacie tutaj kółko. Od 9 do 11 to tu, albo od 12 do 15. Kiedy już wybierzecie, czy chcecie zrobić prezent dla dziewczynki, czy dla chłopca, wybierzcie się z rodzicami na zakupy i zdecydujcie, co wybrać i co włożyć do tej paczki. Ja zdecydowałam się na zrobienie prezentu dla dziewczynki od 6 do 8 lat. Wycinam więc tą ramkę. Kiedy ramka jest wycięta, biorę klej i przyklejam informacje na moim pudełku. Pamiętajcie, żeby zaznaczyć wiek. Ja zaznaczam 6 do 8. Teraz zostaje nam tylko spakowanie tam prezentów. Paczka jest już gotowa. Bardzo ważna informacja. Nie zaklejamy swojego pudełka, dlatego właśnie teraz przyda mi się sznurek. Tak przygotowany prezent zanieście do swojej parafii albo przywieźcie bezpośrednio do Centrum Misji Ewangelizacji. Każdy taki prezent musi zostać dostarczony na Ukrainę, na Białoruś albo do Rumunii specjalnym transportem. Dlatego będzie miło, jeśli do swojej paczki dołożycie 10 zł, ale nie wkładajcie jej do środka, tylko dajcie swojemu księdzu albo koordynatorowi tej akcji w waszej parafii. Te 10 zł pomoże nam pokryć koszty transportu do tych krajów. Życzę wam powodzenia w przygotowaniu prezentów i bardzo was zachęcam do dołączenia do tej akcji. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia znów. To wszystko na dziś. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach i do zobaczenia za tydzień.